Hej, no i z tej strony Rakoli94 i witamy w... Kurde, ale ten czas leci. Który to jest odcinek? Trzeci. To w sumie nie jest aż tak... No dobra, nic, w każdym razie... teraz może będzie dobrze? No dobrze, w każdym razie, co dzisiaj zaplanowałem na dzisiejszy odcinek? Nie wiem, od razu mówię. W sumie ostatnio gadałem z tym Duncanem, więc może pokażę wam w ogóle jak się, na czym polegają te walki, bo z tych walk można, szczególnie jeśli gra się żołnierzem, ale w ogóle z tych walk można całkiem dosyć, w dosyć łatwy sposób zgarnąć trochę kredytów, więc może pokażę przykład. A dobra, nie przeleci. Znaczy, to zwycięstwo 10%, czyli to jest mniej więcej chyba każda walka kosztuje tam... Zaraz zobaczymy, bo dokładnie już nie pamiętam. Chyba 300 kredytów za jedną, albo to się przyrostowo liczyło. Dobra, zobaczymy, bo... ja jestem gotowy do walki. A, miałem tę mychą pokazywać. I się tak przyzwyczaiłem, że używam klawiszy, także... jeśli pokonasz przeciwnika, nie możesz go dobić. Czyli da się. Coś mu spacie chyba w tym wentylatorze, no dobra. Ślepy Duncan, spoko. Jeśli tydzień temu do niego zagadałem, więc muszę go teraz... Wcześniej się łapał za bok, ale chyba go przywrócili HP. O tym za chwilę. Relative newcomer to the terrace dueling scene, emerging from the shadows with no history, no past, and no name. The mysterious stranger. Kuźwa, jak to brzmi. Ej, tak, ma full HP i tak swoje... chyba ma full HP. Dobrze, ma full HP. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale często nawet jeśli pokazuję, bo często jest coś takiego... W ogóle jest to widoczne, w sensie... chodzi mi o to, że jeśli najedziemy na postać, nawet jeśli nie jest... no widzimy jej też pasek życia, zawsze go widzimy, także no dobra. Ja robię sobie tę naszą panienkę na zasadzie, żeby... w sensie do walki mieczem, bo z racji tego, że będzie Jedi, no to właściwie tylko ten się będziemy... na tym się będziemy tak, już. To nie jest bardzo wymagający przeciwnik, od razu wam powiem, także... no właśnie. Szczerze powiem, wolałem go chyba tylko raz i widzieliście. Nie wiem, on chyba ma pierwszy poziom, czy coś. No dobra. Punkty doświadczenia, wpis do dziennika. Aha, za arena dla gladiatorów, więc no cóż. I potem jak się go pokona... What do you want? Oh, let me guess. You beat me in the dueling ring and now you're gonna rub it in my face. Yeah, well, tak, chciałem do niego zagadać. So pardon me if I ignore your gloating. Gee, I wonder why. Jej, chyba masz zły humor, czekaj, miałem kliknąć. Przywykłem się do używania klawiszy. Dobra. Look, I admit it, you're better than me. Everyone's better than me. Blindfolded one-legged tack with a rusty knife could probably beat me, okay? Trzeba kiedyś spróbować. You satisfied yet? Are you happy now that you've taken the last shred of dignity I have? Dobra, oh, idę sobie, bo... okay. Goodbye, then. Ciekawe, czy dostałem... sobie mogłem kliknąć. Ciekawe, czy dostałem za to ciemną moc. Ciemną stronę mocy, punkty, a za ten. Zrobię jeszcze jedną walkę, a potem się rozejrzę, okej? Okay? Bo trochę kredytek sobie nazbieram. Nasz cel to dostać się do Dolnego Miasta, tak w ogóle. O, i wiem jak się dostać. W sumie są różne sposoby, dostanie się do Dolnego Miasta i... dobra. No jeśli chcemy walczyć jeszcze raz, no to musimy... czekajcie, który ja mam poziom w ogóle? Czwarty, bo... trzeci. No trudno. Wezmę sobie jeszcze jednego gościa i na... jedziemy. Następny powinien być ten, z którym walczył Duncan, czyli ten dwupalcy, ten pracownik tartaku. Za pierwszego dostaliśmy 100 kredytów i za drugiego pewnie się uda więcej. Czyli to jednak jest tak przerostowo, okej. Okay. Ja ci dam Slimo.
Dobra, zaczynamy. No dokładnie, Geralt teraz ten w startaku. Sami korzysta z blasterów, no. My będziemy musieli oczywiście w momencie, kiedy korzysta przeciwnik z blasterów, trzeba będzie się nastawić na to, że trzeba będzie do gościa podejść, ale już tam trudno. Dobra, zaczynamy. Przy każdej walce jest to ten. Przy każdej walce jest takie przywita... Introduction. Zaczynam tracić znajomość z przedstawienia, o. W sensie ten. Nie wiem jak się to nazywa w boksie, w wrestlingu, takie no, przedstawienie, że w tym narożniku, no właśnie. No nic. No dobra, już to wiemy. Nie, no to powie, to jest tak, jest dobra. Dobra, ma. Potężna. W sumie przy gradzie ciosów jeszcze jest trafienie krytyczne dodatkowe, taki atak. Przy obu należy uważać, bo daje on tymczasowy minus do obrony, co oznacza, że wystawiamy się na atak, jeśli to zrobimy. Grad ciosów dodaje dodatkowy atak do wykonania. Daje dodatkowy atak, czyli jak na przykład walimy jednym mieczem, to dostajemy dwa ataki, jeśli walimy dwoma, dostajemy trzeci, na przykład, w jednej turze. Współczynnik trafienia jest wszędzie taki sam, także, jeśli dobrze pamiętam, trafienie krytyczne zwiększa szanse na trafienie krytyczne, a potężny atak, polecany w sumie może dlatego, że co prawda daje karę do trafienia, ale za to boost do obrażeń i właściwie nie trzeba się bać tego, że... O. Uła. Chyba się pospieszyłem z tym. Nie wiem, nie używać med pakietu? Dobra, nie używam med pakietu. Chyba dam radę. Dam mu radę? Nie dam mu radę. Spokojnie, nic nie będzie. To ma naprawdę tylko dwa palce? Czyli pracowała w tartaku, zgadłem, ale było blisko. No dobra, na trzecim, od razu wam mówię, trzecim poziom to nie jest moment, żeby... To nie jest dobre miejsce, żeby... Okej, spokojnie. Jakby wam brakowało med pakietów, to tutaj zawsze są. No, dobra, na start wystarczy. Okej, to do tego gościa wrócę potem. Musimy dostać się do dolnego miasta i w sumie są na to różne sposoby, ja mam na to jeden taki sposób, tylko się tu rozejrzę. Pamiętacie tę laskę sitów, z którą gadaliśmy? To właściwie jest to też jeszcze jeden typu od sitów, z którym warto... O, to jest chyba on. A nie, dobra, to jest... A, to jest, dobra. Dobra, okej. Chyba wcześniej do niego... Nie wiem, czy go wcześniej do niego zagadałem, czy... Nie, to, wiecie co? To nie ten. Aha. Teraz nas się spokoju nie da. Dobra, idziemy stąd. Jak kogoś szukałem w tej kantynie, czekajcie. Ktoś tu jeszcze był w tej kantynie, który dałby nam w sumie taką jakby przepustkę do... Czy on był tutaj, czy... Gdzie cholera jest, dawno nie... Byłem pewien, że on jest gdzieś tu właśnie w tej kantynie, ale chyba jednak nie. No dobra, to w takim razie pewnie po drodze się okaże. To jest Sarna. No. Aha, dobra, to jest coś innego. Aha, dobra, no to i tak do nas nie zagaduje. Dobra, Niklos to... A dobra, to tam już klikałem wtedy. Jara się graczami w Pazaka, Mandalorian tam stoi, to nawet nie ma sensu do niego zagadywać, nie ma... Nie fikajmy do Mandalorianina na trzecim poziomie, nie. 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 No dobra, trzeba dostać się do dolnego miasta. Mapa. A, tu jest centrum handlowe, okej. Okay. Do dolnego miasta. Aha, dobra. To jest ta pindzia od... To jest ten rozpuszczony bachor od sosków. Mam ochotę jej do...
Oczywiście, jak zawsze. Jak to zwykle bywa w RPGach, bawię się w złomowca. No, uciekła pinda. Mała jedna pinda. No cóż. Rozejrzyjmy się tutaj. Jest kilka sposobów, żeby dostać się. Zaraz wam to pokażę w sumie. Bo to będzie po drodze gdzieś. A co znajdziemy tutaj? W sumie ile jak stoimy z kredytkami? 142. O, centrum medyczne. Tutaj można podejść do gościa i się podlecieć, jak coś. Pokażę wam. Was podlecie za darmo, także. I can treat almost any injury or ailment right here at the medical facility. Dobra, weźmy pogled. Przydałoby mi się leczenie. Just take me a moment while I examine your injuries and then I'll administer. No lekarz po prostu, lekarz. Welcome back. No dobra, już go czekajcie. Co masz na sprzedaż? Co to za miejsce? Kilka pytań. Chciałem go chyba o coś zapytać jeszcze, ale nie pamiętam, czy to widziałem. A, właśnie. Coś o kapsułach. O, może. Republic escape pods. No, why would you ask me that? I don't know. Those pods crashed in the Undercity. I'm not involved in any way. Okej, podejrzane. To nie wiem, czy mi się uda, bo mam dosyć niski poziom perswazji, ale a spróbujemy. Mogę mieć problemy z tą perswazją. Będę musiał mocno dopakować w ogóle perswazję chyba tej postaci. No dobra. Można u niego oczywiście sprzedać, kupisz również parę rzeczy, także... Na różnych planetach, na których będziemy, zawsze będzie jakieś tak poukładane, że będzie jakiś... pakiet szczepionek. To są te wszczepy, o których mówiłem, ale w sumie chyba nie możemy po pierwsze sobie na nie pozwolić. Pieniężnie w sensie, a po drugie wymagane atuty wszczepy na poziom drugi. Na to jeszcze nas tego jeszcze używać nie mogę. Stymulanty się przydają, żeby... Stymulanty dają tymczasowe premie do atrybutów, do zręczności, na przykład do budowy. Fajne. A dobra, czekajcie. Może później. Zagadanie do karta, bo on ma zabezpieczenia. Od razu mówię, to nie jest tak, że możemy zagadywać cały czas do tej samej postaci i cały czas odblokowywać różne, że tak powiem, etapy, dowiadywać się różnych rzeczy, w sensie coraz nowszych rzeczy, cały czas jakbyśmy tak spamili. Nie, to się odblokowuje co jakiś czas, także no, można rzadziej, można częściej, oczywiście wiadomo. Jak było tam, że coś gryzie karta, to się też może pojawić. No, w każdym razie to się... To wymaga pewnego cooldownu, oczekiwania na nową rzecz, którą nam ewentualnie powie. Dobra, weź to otwórz. Ta-da! O! What are you doing? Don't go in there. That door is for employees only. A to są żołnierze Republiki? You recognize these soldiers? But how? Unless you're a friend of the Republic. Ciekawe, czy się. Ciekawe, czy. Tutaj chyba to przejdzie, bo oczywiście. Nie wiem, bo oczywiście różne użycie. Można użyć perswazji, ale chyba w zależności od tekstu, to. W zależności od. No. Różne opcje dialogowe chyba wymagają różnych poziomów perswazji, więc raczej się powinien zgodzić na. O, właśnie. Tym razem powinno to przejść, także. No. Szczególnie, że już skojarzył, że my ich poznajemy, tak wiadomo, to trzeba by mieć perswazję na zero chyba, żeby nie wyszło. But since their initial questioning, the Sith have not returned, so it may be my fears are unfounded. Dobra, nikomu tego nie powiemy, bo I only wish there was more I could do, but medical science has only come so far. I'm afraid there's nothing more anyone can do for these soldiers. Now, if you'll excuse me, I should return to the front in case anyone comes in needing medical attention. Dobra, spoko. No taka ciekawostka. Taka ciekawostka, w sumie nie pamiętam, czy to miało jakiś konkretny wątek, ci żołnierze Republiki, ale no nic. Tu się coś dzieje. Pozwólcie. A, dobra.
przestrzeliło. To, generalnie, jeśli dobrze pamiętam ten fragment tekstu, to ta gościu mówi, że jutro zapłaci, czy coś w tym stylu, nie? How can I give you credits I don't have? Akwaliszanin w ogóle to jest ta rasa, z tego co to wredne typy. No, help! Somebody help! They're going to kill me! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves, but are we gonna just let them drag this guy off? Hold on a second. A, przepraszam. Podoba mi się twoje podejście. Dobra, za dużo gadasz. Lejemy. To nie są jacyś twardziele, tak. O, i poszło. Those bounty hunters are going to take me away and kill me. My wife warned me not to take a loan from Davik. Now I can't pay him back. Aha. Pożyczka z jakiegoś kurde przemranego typa. No, typowa rzecz. No cóż, cieszę się, że mogłem pomóc, bo... I'm getting out of here before any more of Davik's goons show up. You should do the same. Możemy mu okazać oddać kredyty, ale jeśli dobrze pamiętam, to on przecież nie ma żadnych kredytów. Dobra. Przy okazji, no jak widzicie, dlatego warto mu pomóc. Dlatego warto mu pomóc, no nie trzeba mu dać tych kredytów. Wtedy chyba daje się granty do jasnej strony. Ja postaram się być bardziej neutralny może, bo jakoś tak... A poza tym będziemy potrzebować kredytów, żeby jakoś, no... Żeby to wszystko jakoś było, no, no nieważne. Jesteśmy teraz druga część tych tarasów na Taris. I w sumie, gdzie by tu teraz iść? Dobra, zacznijmy od jednej rzeczy. Jedną rzecz wam pokażę. Gdzie się będziemy musieli dostać i co nam będzie za chwilę potrzebne, bo o tym trzeba będzie pomyśleć. To są żołnierze właśnie Sithów. Nie ma sensu z nimi rozmawiać. Co tu dzieci robią? Slummy's just walking around the upper city. Shouldn't you go to Laura says you belong, Slummy? Oh, this is rich. Yeah, like I said, these streets are for upper city citizens. You better get out of the way if you know what's good for you. A to może to. Jeśli to, być może chyba w ogóle można wywiązać bójkę z tymi gośćmi, ale dam sobie spokój. A drink? Hey, for a slummy, you ain't so bad. Come on, boys. Już wspominałem, że te opcje logowe nie są przystosowane do dwóch pci. Ale... No, nie trudno ich przekonać, żeby dali nam spokój, nie? Maybe next time, slummy. Come on, fellas, let's go. O, jeszcze otrzymałem punkty jasnej strony. No cóż. No dobra. Tutaj bodajże jest dość... Tutaj winda jest prowadzona... Czekajcie, właśnie tutaj trzeba się będzie dostać, ale... A, dobra, sorry. No właśnie, będziemy potrzebować dokumentów, żeby się tam dostać. Gdzie mogę dostać te dokumenty? Dobra, idę sobie. No i w sumie kart nam troszeczkę już to powiedział i tam jest baza Sithów, więc to jest baza wojskowa Sithów, więc tam na razie nie mamy żadnych ten. To nas nie interesuje. Jeśli chcemy No dobra, olać. A, tu jest sklep z robotami, dobra. U niej można kupić... Dobra, tutaj nie będę zagadywać, bo też nasz czas goni. Tutaj można kupić komponenty do robotów, jeśli będziemy takich posiadać, a... Jeszcze nie posiadamy, ale będziemy. Spokojnie. Dobra, więc musimy zdobyć przebranie i chyba nawet wiem, gdzie je znaleźć. To nie są chyba ci sami pijacy, a nawet jeśli to już się do nich zagadać nie da, także kiedyś próbowałem, jeśli dobrze pamiętam przynajmniej, ale nie będę próbować, bo nieważne. Do bloku mieszkalnego, tu jest drugi blok mieszkalny. Gdzie możemy znaleźć coś, co nam się może przydać? Chociaż się zastanawiam się, czy gdybyśmy zagadali z tamtą sarną w kantynie, to czy udałoby się od niej wydębić to przebranie, bo ona pracuje jako Sith, co nie?
Kart? Tak jest szybciej po prostu, także. It's open. Please, please don't hurt me. You don't have to kill me. I'll have Davik's money if he just gives me a little more time. Please. I don't want to die. Proszę? Here. I've got 50 credits on me. That's all I've got. It's yours. Just don't tell Davik where I'm hiding, okay? I'm begging you. Nie, bo teraz... Dobra, okej. Okay. Nie będę zły. You're not here to kill me? But I thought you were one of Davik's bounty hunters. If you're not here to kill me, what do you want? Just... Rozglądam się. Oh, okay. Go ahead, look around. Just don't tell Davik I'm here, okay? Dobra, to pozwól, że ja się rozejrzę. Ciekawe, czy to jego mieszkanie, czy... W ogóle to jest śmieszne, że można na luzie sobie przeglądać, nawet jeśli ktoś jest z domu, no, no cóż. Bywa. Tutaj coś jest? No nie. Żołnierz si... O! Tego szukałem. O, jest jakiś taryzjański ruch oporów, ciekawe. Te mundury. O, to mnie zainteresowało, domyślcie się czemu. Za serio nic nie wie, daj spokój. Nie no. A, ich tam jest trzech tak w ogóle, więc od razu mówię, że... No dobra, punkty jasnej strony. Trudno. Ale od razu... ten. Co? Przepraszam. No nieważne. Dowódca Sithów może być bardziej problematyczny, jeśli już chyba, bo to jest dowódca, ale w sumie to aż nie tak. Ale pomogę zaraz z jednego powodu, bo dzięki temu... Dobra, chyba przeczytaliście, bo... Dlatego ukradł te mundury Sithów, czyli faktycznie ukradł mundury Sithów. Czyli serio jesteś szpiegiem, kuźwa! To czemu ja mu pomagałem? A, dobra, Sithowie są źli, okej. Okay. Zaraz, co? Wiedzieć do... No to jest właśnie cel, bo musimy znaleźć te kapsuły ratunkowe, co nie? I może uda się uratować Bastille, a żeby to zrobić, trzeba się dostać na powierzchnię. A my nie jesteśmy na powierzchni, tylko we wieżowcach. Co z nagrodą? Może... Może uda mu się od niego wydębić jakiś mundur. No bo chyba inna opcja dialogowa, kurde. No to mundur, poproszę. A, no fakt, dobra. Chociaż faktem, że nie zawsze się... Chociaż faktem, że to nie zawsze się dostaje te zbroje Sithów, bo ta zbroja Sithów co prawda działa jak faktyczna zbroja. No dobra, to spada. Jak dla mnie wszyscy kosmici wyglądają tak samo, ale no cóż. Dobra, leć pan. Uwięziony obcy. Chyba od niego można to zgarnąć. Jest zbroja Sithów. Co prawda to jest taka zbroja faktyczna. Oj, od razu dostajemy expa za zdobycie. Za zaliczenie jakiegoś fragmentu misji też dostajemy punkty expa, także to normalne. I od razu mówię, wystarczy, że jeden gościu, że jeden z nas będzie mieć te zbroje, także
Ale jeszcze się tu rozejrzymy, zanim się skierujemy do domu. Kto w ogóle drzwi otwarte tak zostawia? Znaczy... O. Drzwi o niskim stopniu kart. I'm here. On it. It's open. A, dobra. No tu się nic nie dzieje, po prostu jakaś tam rodzinka i tyle, tak sobie ją zrobili, można spokojnie wejść i świznąć im co jest, także dziwna sytuacja, no. No dobra, wracamy i dzięki temu, dzięki tej zbroi jesteśmy w stanie, nie wiem czy jest sposób, żeby zdobyć dokumenty, chyba nie. Nie jesteśmy w stanie raczej zdobyć tych dokumentów, jeśli dobrze pamiętam, ale musiałbym sobie, chociaż... No nic, w każdym razie dzięki tej zbroi Sithów, która jest, bo chciałem powiedzieć, jest to co prawda pełnoprawna zbroja i oddaje ona nawet boosty do obrony czy coś, jest to faktycznie pancerz. I w sumie daje premię, zwiększa premię ze zręczności do obrony chyba, czekajcie. Ale jest lżejsza. Jest lżejsza, ale i służy w sumie tylko jako przebranie, bo nigdzie indziej się chyba za bardzo nie pojawia. Także no, można ją wykorzystać właśnie jako przebranie, żeby zmylić gościa i... Proszę bardzo. Zresztą nawet można do niego zagadać. Gościu się nawet nie zorientował, że przed chwilą jakaś laska łaziła z tym typem, ale... No cóż, Sithowie chyba... O, dostaliśmy jakiś pis, czekajcie. To ważne może być. Dostać się do podmiasta. Okej, okay, no to. A, podmiasta. I tu będzie widz, bo trzeba się jeszcze dostać do podmiasta, czyli niżej. Bo dolne miasta to są po prostu dolne poziomy tych wielkich wieżowców budowli. Ale o tym za chwilę. Dobra, można już to zdjąć i w sumie zdejmę, bo ten pancerz bojowy daje więcej hapsów. No. I wiecie co, myślę, że to będzie dobry moment, żeby zrobić taki przerywnik. I tutaj w tym odcinku się na razie zatrzymamy. Tutaj się na razie zatrzyma. Na tym w tym momencie się zatrzymamy. Drakon 94. Ach, nie mogę się tej ikonki pozbyć w kurzanie. No nic. Drakon 94 się z wami żegna. Widzimy się za tydzień. Za tydzień dowiemy się, jakie jest to atrakcje czekają na nas w dolnym mieście. Także do zobaczenia. I ten. I cyk.